Bardzo, bardzo serdecznie widzowie, z tej strony Jacob i witam was w ten jakże wieczny i dość ponury dzień. I w tym właśnie oto dniu będziemy robić podsumowanie kolejnej inwestycji, jaką jest nowa linia tramwajowa na ulicy Grudmana, na której już się właśnie znajduje, że ją wam pokazuję. Więc widzieliście już tą inwestycję na naszych nagrywkach i dzisiaj jest, w zasadzie wczoraj, już było oficjalne otwarcie tutaj tej linii, więc czekam na tramwaj. Tramwaj powinien mieć za dokładnie 6 minut, więc czekamy te 6 minut i po prostu przejedziemy się tramwajem po tej nowej linii i zobaczymy, jak to wygląda. Czy jedzie się fajnie, czy może niekoniecznie. Mam nadzieję, że fajnie, jak jest to raczej nowa linia. Więc czekamy 6 minut i widzimy się za moment, więc do zobaczenia. Ogólnie to tutaj tramwaje jeżdżą co 15 minut i jest to linia numer 25. Tak tutaj się ten rozkład jazdy prezentuje. O, a mi już akurat podjechał. Czyli nawet przed czasem, bo miał być o 41, a jest 37. Dobra, no to wsiadamy. No ale muszę przyznać, że jedzie się bardzo gładko tutaj. Jest elegancko. Mógłbym generalnie wysiąść tutaj, ale myślę, że przejedziemy się jeszcze tam kawałek dalej, bo tam jeszcze kawałek tak jakby tego nowego torowiska jest. Jeszcze zaraz będziemy przemieszać tutaj ten most. No więc wysiedliśmy, tak jak widzicie. No i powiem tak, przejechałem w tą jedną stronę i powiem, że no mega gładko się jedzie. Na pewno jest no mega przyjemność jakby z tej jazdy. No nie trzeba się denerwować, że są tam jakieś, nie wiem, dziury, krzywe są te szyny czy coś takiego. No jest na pewno to warte tak jakby pochwały. I tak jak widzieliście, no przyjechał mi ten tramwaj 4 minuty przed czasem, więc to jest w sumie minus trochę. Powinno tak generalnie być. Powiem tak, nie powinien być ani przed czasem, nie powinien być też spóźniony. Najlepiej jak jest punktualnie, wiadomo. Ale myślę, że możemy przejechać się jeszcze tą samą trasą, tylko że z powrotem. Zobaczymy teraz, czy przyjedzie punktualnie, czy również przed czasem. Też na pewno duży plus, że jadąc tym tramwajem po tej nowej trasie jest nam bardzo cicho. Bo mówię, torowisko jest gładkie, nie ma tam żadnych dziur ani nic, żadnych nierówności, więc jest elegancko. Więc no naprawdę polecam, nie? Teraz spróbujemy się przejechać jeszcze w tą drugą stronę. No i zrobimy sobie taką trasę tam i z powrotem. Tak jakby kolejnym powodem, dlaczego chcę jeszcze raz przejechać tą trasą, to jest to powód taki, że chcę teraz nagrać to dla was jakby z perspektywy motorniczego, jak to wygląda od przodu. Więc idę zobaczyć, za ile mamy
ten kolejny tramwaj i widzimy się za momencik. Tym razem na nasz tramwaj musimy poczekać równiutkie 10 minut, jeśli oczywiście przyjedzie punktualnie, a nie przed czasem. Mamy godzinę 13:52 i mój tramwaj już akurat podjechał, czyli można powiedzieć, że minutę przed czasem, więc... Jeden przystanek, a my wysiadamy na drugim. Następny przystanek. Katowice. Mamutnana. Będziemy wysiadać do Zwizowia. No i to byłby koniec, więc przejdźmy do oficjalnego podsumowania tego filmu. Dobra, także podsumowując, to od czego by tu zacząć w zasadzie? Może zacznijmy od tego, że tak jak już wspominałem, bardzo się tu przyjemnie jedzie, na pewno mega gładko, bez żadnych nierówności, żadnych drgań też nie ma, więc uważam, że jest to fachowo wykonana robota, na pewno. Z kolejnych plusów też mogę tutaj zaliczyć te przystanki, bo też są całkiem fajnie zdobione te przystanki. Tutaj wam jeszcze tak trochę to pokażę. Już tam zmierzam, więc poczekajcie chwilkę. No więc tak mamy tutaj te przystanki zdobione, nie? Tak to wygląda. Myślę, no, że fajnie wykonana robota na pewno. Tutaj mamy jeszcze ten rozkopany teren. Tutaj jeszcze jakieś prace trwają. No i cóż jeszcze bym tutaj mógł dopowiedzieć? No, jeśli chodzi o jakieś minusy, no to nie ma się do czego przyczepić. Tak jakby poza tym, że te tramwaje, tak jak widzieliście, przyjeżdżałem trochę przed czasem. Co jest czasami trochę, no wiecie, uciążliwe, bo możecie się na przykład spieszyć na tramwaj, przyjdziecie idealnie, punktualnie na konkretną godzinę i teoretycznie powinniście się na ten tramwaj wyrobić, a się okazuje, że on już dawno pojechał, ale za to plus jest taki, że nawet jak wam ten tramwaj ucieknie, to jakby one tutaj jeżdżą co 15 minut, więc to jest akurat duży plus też, że na przykład tramwaj wam ucieknie, to nie musicie potem czekać nie wiadomo ile na kolejny, tylko one tu jeżdżą co 15 minut, więc 15 minut jest, myślę, takie, no, idealne, nie? No więc, no, chyba nic więcej nie mam tutaj do dodania. Chyba powiedziałem wszystko, co chciałem, więc teraz przejdźmy do ogólnej oceny tej inwestycji. Więc ja bym tutaj dał ocenę 9/10 i daję tutaj ocenę 9/10 z racji tego właśnie, że przyjeżdżają trochę przed czasem te tramwaje, ale to jest, myślę, kwestia czasu, że to jeszcze się unormuje i że z biegiem czasu to będzie tutaj wszystko dopięte na ostatni guzik. Więc myślę, że inwestycja
zaliczona do jak najbardziej udanych.